Jazda na łyżwach to niedroga i chętnie wybierana aktywność podczas zimy. Dostępność lodowisk w miastach sprzyja popularności łyżwiarstwa. Nie trzeba wyjeżdżać w góry, jak w przypadku jazdy na nartach czy snowboardzie. Jeśli nie wiesz, jak wzmocnić mięśnie nóg, czy wyrzeźbić sylwetkę podczas zimy, ten sport jest właśnie dla Ciebie. Wyjście na łyżwy nie wymaga szczególnych planów, wydatków czy wyjazdów. W większości dużych miast w Polsce mamy otwarte lodowiska. Czy to sezonowe, na świeżym powietrzu, czy kryte całoroczne. Niemal o każdej porze, w tygodniu po pracy dla relaksu, czy w weekend z dziećmi dla dobrej zabawy, możemy wyskoczyć na godzinkę lub dwie na łyżwy i spróbować swoich sił na lodowej tafli. Podstawowe korzyści płynące z jazdy na łyżwach to zgrabna sylwetka, efektywne spalanie kalorii, dobra kondycja i zdrowy wygląd. Możesz szybko schudnąć i ładnie wyrzeźbić sylwetkę. Praca mięśni pozwala na wykonywanie odpowiednich ruchów podczas obrotów czy przy jeździe po łuku. Niewątpliwie dużą zaletą jazdy na łyżwach jest wzmacnianie mięśni kręgosłupa i nóg. Jak wybrać łyżwy? Hokejówki czy figurówki? Z klamrami czy sznurowane? Ze skóry czy plastikowe? A może łyżew nie warto kupować, skoro bez problemu możemy je wypożyczyć przy każdym lodowisku? Warto, zwłaszcza teraz, kiedy ceny zimowego sprzętu spadają. Podpowiadamy, na co zwrócić uwagę podczas tego zakupu. Zacznijmy od tego, dlaczego lepiej mieć własne łyżwy niż takie z wypożyczalni. Po pierwsze, model, który kupiliśmy, jest idealnie dopasowany do naszej stopy. Dobrze trzyma, stabilizuje kostkę, nie uwiera i nie pozostawia zbyt dużo luzu. To z kolei gwarantuje wygodę i bezpieczeństwo podczas akrobacji na lodowej tafli. Kolejna sprawa to stan sprzętu z wypożyczalni, który często pozostawia wiele do życzenia. Warto pamiętać też o tym, że korzystanie z butów, w których przed nami jeździły setki osób, niekoniecznie jest higieniczne. Ale jeśli planujecie częste wizyty na lodowisku, to zakup nowych łyżew prędzej czy później się zwróci. Figurówki czy hokejówki? W wypożyczalniach sprzętu przy lodowiskach mamy do czynienia zarówno z jednym, jak i z drugim modelem. Dla osób, które planują jeździć okazjonalnie, nie ma to większego znaczenia, który z nich wybiorą. Przyjęło się, że masywne hokejówki przeznaczone są tylko dla mężczyzn, a zgrabne i ładnie wyglądające na nodze figurówki dedykowane są tylko kobietom. Nic z tych rzeczy. To, jaki model wybierzemy, powinno być determinowane tym, w jakim stylu będziemy jeździć i jaki cel chcemy osiągnąć. Hokejówki są masywne, sztywne i dość mocno zabudowane. Ich noski posiadają dodatkowe zabezpieczenie w postaci plastikowej lub kompozytowej nakładki. Wynika to z charakteru dyscypliny, w której są wykorzystywane. Pamiętajmy, że hokej to sport kontaktowy, w którym nie trudno o urazy, dlatego but powinien dobrze zabezpieczyć stopę i kostkę. Hokejówki mogą być wykonane z tworzyw sztucznych lub ze skóry, posiadać klasyczne sznurowanie lub zapięcie na rzepy. Ewentualnie specjalne klamry, podobne do tych, które stosuje się w butach narciarskich. Płoza w tych łyżwach jest nieco krótsza niż w figurówkach. Jest częściowo zatopiona w plastiku i obustronnie wygięta. Najczęściej wykonana jest ze stali nierdzewnej, która gwarantuje długi okres użytkowania. Łyżwy hokejowe to z całą pewnością lepsze rozwiązanie dla osób początkujących. Dzięki swojej większej sztywności są stabilniejsze i lepiej chronią kostkę. Ale model ten równie dobrze sprawdzi się u osób, które preferują szybką i agresywną jazdę. W końcu używamy ich w hokeju. Łyżwy do jazdy figurowej są delikatniejsze, lżejsze i mniej sztywne. Wykonane są ze skóry lub z materiału skóropodobnego. Jeśli chodzi o wiązania, do czynienia zazwyczaj mamy ze sznurowadłami, ale nie brakuje także modeli z klamrami. Od hokejówek odróżnia je przede wszystkim podeszwa z obcasem, dłuższa płoza, prosta z tyłu i zaopatrzona w ząbki w przedniej części. Umożliwiają one wykonywanie figur na lodzie, dlatego też figurówki przeznaczone są dla osób, które nie tylko chcą pojeździć, ale także spróbować różnych akrobacji. Skóra czy plastik? Sporo w tym wypadku zależy od naszych indywidualnych preferencji i kwestii wygody. Łyżwy, w których cholewka wykonana jest z plastiku, wykazują dużo większą sztywność. Dzięki temu lepiej stabilizują kostkę i lepiej chronią stopę. Modele, w których cholewka wykonana jest ze skóry, są solidne, wygodne, dobrze dopasowują się do stopy i lepiej z nią współpracują. Bardzo ważne jest to, że pozwalają jej na oddychanie. Dzięki temu stopa pozostaje sucha, nawet podczas intensywnego treningu. Warto również zwrócić uwagę na wyściółkę wewnętrzną buta. Jej zadaniem jest zapewnienie stopom ciepła i pochłanianie wilgoci. Dzięki temu komfort użytkowania jest znacznie lepszy. Klamry czy sznurowadła? Zarówno jedno, jak i drugie rozwiązanie ma swoje wady i zalety. Klamry i rzepy. Jest to opcja dla osób niecierpliwych, bowiem dzięki temu możemy szybko odpinać i zapinać but. Niestety podczas ewentualnego uszkodzenia nie mamy możliwości samodzielnej wymiany czy naprawy. Natomiast jeżeli chodzi o sznurowanie, zajmuje ono co prawda więcej czasu, ale dzięki temu gwarantuje dobre dopasowanie buta do stopy. Co więcej, jeżeli sznurowadło nam się przerwie, możemy je samodzielnie wymienić. Łyżwy z regulacją rozmiaru czy bez?
Modele regulowane są dedykowane dzieciom. Ich niewątpliwym atutem jest fakt, że rosną wraz ze stopą naszego dziecka. Dzięki czemu mogą służyć naszemu młodemu właścicielowi przez kilka sezonów. Jak dobrać rozmiar? Dobierając łyżwy, pamiętajmy o dwóch kwestiach. Szerokość, długość. Kupując je w sklepie stacjonarnym, musimy wziąć pod uwagę to, żeby na stopie mieć założoną grubą skarpetę. Natomiast robiąc zakupy online, zwróćmy uwagę na długość wkładki, a nie na rozmiar podany przez producenta. Obrysujmy zatem naszą stopę na białej kartce papieru i dodajmy do niej od połowy do 1 cm zapasu. Pamiętajcie o odzieży. Na lodowisku może być chłodno, a jazda na łyżwach to wysiłek fizyczny. Warto ubrać bieliznę termoaktywną, nieograniczającą ruchów odzież sportową. Może przydać się czapka, rękawiczki lub nauszniki.